Jest nam niezmiernie miło, mimo takiego, a nie innego okresu, gdzie nie możemy tego zrobić bardzo uroczyście i w gronie, tak jakbyśmy chcieli, dużą ilością osób otwierać miejsca, które myślę, że będzie służyło mieszkańcom Kościerzyna, nie tylko mieszkańcom Kościerzyny, do tego, aby to było główne centrum przesiadkowe, główne centrum, wkoło którego toczyło będzie się życie miasta, dworca PKS-ów i dworca PKP. Dzięki środkom w ramach MOF-u, w którym jesteśmy razem z gminą Kościerzyno, które za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego są nam przekazywane, udało się zrobić pierwszą część parkingu. Parkingu na około 160 miejsc dla samochodów osobowych, 4 miejsca dla autobusów, komunikacji naszej miejskiej bezpłatnej oraz komunikacji dalekobieżnej oraz dodatkowe miejsca przystankowe dla komunikacji miejskiej przy dawnej mleczarni i przy dworcu PKP. Dzięki dużemu zaangażowaniu przede wszystkim pracowników miasta w to, że zaangażowali się i dobrze pisali projekty oraz przychylnemu oku i przychylnemu spojrzeniu instytucji nadzorujących, w tym przypadku Urzędu Marszałkowskiego, pozyskaliśmy te pieniądze, udało się zrobić. Kolejnym elementem, myślę, że uda się to doprowadzić do końca, będzie przedłużenie parkingu na wyładowni, która znajduje się po mojej lewej stronie. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i życzę przyjemnego korzystania z tego miejsca. Jeszcze poproszę pana marszałka jako przedstawiciela służb Urzędu Marszałkowskiego o dwa słowa. Proszę państwa, ponieważ dzięki przedstawicielom mediów możemy też dzisiaj prowadzić taki dialog z mieszkańcami gmin powiatu kościerskiego. Warto kilka zdań na ten temat również powiedzieć. Panie burmistrzu, pani starosto, państwo radni, panowie radni z sejmiku województwa pomorskiego i panie wójcie gminy Kościerzyna. Szanowni państwo, w województwie pomorskim realizowany jest ogromny program budowy węzłów integracji transportu publicznego. To jest program o wartości sięgającej nawet 950 milionów złotych z dotacjami z Unii Europejskiej na poziomie ponad 550 milionów złotych. Ja bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panu burmistrzowi i panu wójtowi za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, bo tak jak pan burmistrz przed chwilą powiedział, to jest dopiero część tego projektu. Bardzo byśmy chcieli tym spotkaniem zachęcić również polskie linie kolejowe do tego, żeby intensywnie prowadziły prace dla wybudowania po pierwsze tunelu pod torami, żeby mieszkańcy, pasażerowie mogli spokojnie przejść z jednej strony miasta na drugą i w odwrotnym kierunku i żeby mieszkańcy mogli korzystać z tego pięknego miejsca. Jak rozumiem, pan burmistrz na pewno doprowadzi do tego z racji choćby swoich zainteresowań już realizowanych od wielu lat, do tego, że tu będą przyjeżdżać również autobusy miejskie i każdy, kto będzie chciał wyjechać do Gdyni, do Gdańska albo w inne strony, będzie mógł stąd wyjechać. To jest niezwykle ważne, żebyśmy wszyscy uczyli się korzystać z transportu publicznego. Jasne jest, że wybudowanie obwodnic Nawet tutaj w Kościerzynie, panie burmistrzu, śmiem twierdzić, nie oznacza, że nagle przestaną jeździć samochody w mieście. Że ruch lokalny jest tak duży, że jasne jest, że powinniśmy jak najczęściej korzystać z transportu publicznego. Ja chcę pogratulować dzisiaj władzom Kościerzyny. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się spotkać również na inwestycjach realizowanych w gminie wiejskiej Kościerzyna. Bo jak mi ostatnio pan wójt opowiadał, jaka ilość ścieżek rowerowych ma być wybudowana i że mieszkańcy będą mogli dojechać do Kościerzyny i do wielu różnych atrakcji turystycznych, no to świadczy o tym, że to jest ogromny projekt. Ja tylko przypomnę, że jest kilka projektów już zrealizowanych.
Na przykład w Ejherowie nie tak dawno oddawaliśmy również, łącznie z przejazdem pod torami kolejowymi, Wejherowa też odcięte jest przez linie kolejowe i okazuje się, że to znakomicie funkcjonuje. Nie tak dawno Kartuzy, znakomite też miejsce w samym sercu Kartuz, ale też i Rumia, i Tczew. Są przygotowywane takie inwestycje w Chojnicach. Realizowana jest inwestycja w Wielkim Kacku w Gdyni, a jest, można powiedzieć, wiele różnych miejsc takich, które są przeobrażane. A pamiętamy, wiem, że to jest, panie burmistrzu, wysiłek, to chcę naprawdę podkreślić, ogromny wysiłek, żeby z kolejarzami uzgodnić taki zakres inwestycji. Pamiętamy, jak tutaj rampa była wykorzystywana na zupełnie inne cele i dzisiaj to miejsce może być przedmiotem wielkiej chluby mieszkańców, którzy tego miejsca na pewno się nie będą wstydzić. Zachęcam do tego, żeby korzystać z kolei, zachęcam do tego, żeby korzystać z uruchamianych pociągów łączących Gdynię, Gdańsk, także mam nadzieję, że większej sprawności z Chojnicami i myślę, że jest to źródło satysfakcji nas wszystkich, w tym obu radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego i pana Piotra Karczewskiego, ale także Dariusza Męczykowskiego, nas wszystkich. Wszystkim mieszkańcom Kościerzyny i okolic gratuluję. Tak jest i to, co podkreślił pan marszałek, przede wszystkim dzięki środkom, w tym przypadku akurat środkom Urzędu Marszałkowskiego, ale jeśli się uda zrealizować tunel, są to środki łączone i Urzędu Marszałkowskiego, i nasze miejskie, i z inwestycji rządowej. Jeśli uda się nam to zrobić, to myślę, że będziemy jednym z pierwszych samorządów, które to doprowadzą do końca, a będzie to służyło mieszkańcom. Witam też pana nadleśniczego, który podarował nam choinkę i powiedział, że tu musi rosnąć przy dworcu choinka żywa i prawdziwa. Jak będziemy chcieli ją przyszłościowo ozdabiać, żeby nie było trzeba wycinać i niszczyć środowiska, a korzystać z natury.